Bilans kapitału ludzkiego to bezcenne źródło informacji, które mam nadzieję stanie się inspiracją dla instytucji publicznych, ale także dla przedsiębiorców, aby w szerszym zakresie zwracali uwagę na szanse rozwoju dla szeroko rozumianego kapitału ludzkiego. Powiedział minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas prezentacji w Pałacu Lubomirskich w Warszawie wyników największego badania rynku pracy w naszym kraju. Minister Pawlak zwrócił szczególną uwagę na sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Jego zdaniem wyższe wykształcenie powinno być typowym wymaganiem nie tylko w instytucjach rządowych, ale także i w samorządowych. Możemy ukierunkować tych młodych ludzi, wskazując sektory, w których najłatwiej znajdą zatrudnienie, zaznaczył. Wiemy już, że obecnie potrzebni są informatycy i personel medyczny. Takich niż jest jednak więcej. Niwelując luki kadrowe, stymulujemy wzrost gospodarczy. Bez odpowiednio wykształconych ludzi nie będzie innowacji i rozwoju gospodarki. Człowiek jest najważniejszy. Zakończył hasłem wyborczym PSL-u. Wicepremier zauważył także, że młodzi ludzie mogą zmienić funkcjonowanie polskiej administracji. Trzeba przyznać, że administracja dała nam skuteczny odpór, jeżeli chodzi o wprowadzanie na przykład rozwiązań polegających na zwiększeniu ilości przesyłania tej informacji drogą elektroniczną. No, wykazano nam, że nie da rady. Nie na tym etapie. To znaczy teraz jest taki etap, że dzisiaj już przecież nikt nie drukuje dokumentu, nie opracowuje dokumentu na maszynie do pisania, tylko na komputerze. Potem się ten dokument drukuje, podpisuje, a później, żeby go z powrotem wprowadzić do obiegu elektronicznego, to się skanuje i poruszamy się z tym obrazkiem. Więc na razie jesteśmy na takim etapie, to chodzi. Natomiast sama droga elektroniczna i dokumenty elektroniczne okazało się, że to jest nie do przejścia dzisiaj i myślę, że to jest zadanie na następną kadencję, bo tutaj przebudowa mentalności jest często trudniejsza niż przebudowa techniczna. Bilans kapitału ludzkiego to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obejmuje 5 cykli badań, które zakończą się w 2014 roku. W sumie ankietowanych zostanie 350 tysięcy osób w 7 obszarach badawczych. Pracodawcy, oferty pracy, ludność w wieku produkcyjnym, zarejestrowani bezrobotni, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz instytucje szkoleniowe działające na terenie Polski.